What you want? You know, we're swimming around, seeing all the coral, and, you know, it's just snorkeling. And at one point I thought, isn't this wonderful? You don't see the water at all. But that's the significant thing, because not seeing the water, you're seeing the fish and the coral, and you're seeing the relationship of the fish to the coral. They're colored the same. They look like the birds and the flower. You get this picture that it's all transparent. Cześć. W prostych żołnierskich słowach powiem, o co mi chodzi. To będzie taki szybki filmik o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz to u mnie zmiany się szykują. Zmieniam pracodawcę. Jest teraz grudzień 2016. Przyszedł czas na zmianę. Nie będę na razie mówił, w jakiej firmie pracuję, ale jak się wszystko ułoży, to powiem szczegóły. To jest pierwsza sprawa. Będę teraz pracował trochę w innym charakterze. Będę jeździł, schodzę z tych dedicated trust i wchodzę teraz na... Będę jeździł wszędzie, po całym kraju. To jest pierwsza rzecz. Natomiast druga rzecz, jaką chciałem powiedzieć, to jest... Chciałem polecić taki film kolegi po fachu. Gościu ma na imię Konrad. Ja jakby złapałem z nim kontakt. On tam zostawił parę komentarzy pod jednym z moich filmików. Okazało się, że też tutaj jeździ po Stanach. I też ma swój kanał, Praca Kierowcy w USA. I on robi te filmiki bardzo konkretne. To mi się bardzo podoba. Bardzo konkretne, bardzo przedstawia sytuację. I jakieś 2-3 dni temu, w przeciwieństwie do moich filmików, bo moje filmiki to są rozlazłe jak stonogi nieraz. Bo ja trochę mam inne podejście do mojej działalności na YouTube. Mianowicie mi zależy na tym, żeby jakby przekazywać tą rzeczywistość też od strony artystycznej bardziej, bo to wyzwanie, żeby możliwość, żeby coś stworzyć ciekawego, jest kuszące i mi to sprawia przyjemność robienia coś takiego, dlatego robię te filmiki bardziej od strony takiej właśnie, mógłbym to chyba powiedzieć, artystycznej, kreatywnej, ale jednocześnie chcę, żeby one miały silne umocowanie w rzeczywistości, żeby one były również, żeby one zawierały konkretne rzeczy, konkretne porady dla konkretnych ludzi. Porady związane generalnie rzecz biorąc z życiem kierowcy, z pracą kierowcy i z realiami zawodowymi w Stanach w chwilę obecną. I stąd mi te takie filmiki wyłażą, jak wyłażą. Natomiast ten Konrad, on robi bardzo konkretne rzeczy. I ostatnio, jakieś chyba 2 dni temu, opublikował filmik pod tytułem Jak zrobić prawo jazdy w USA chyba. Praca kierowcy zawodowego w USA. Jak zrobić prawo jazdy w USA. Tak jest zatytułowany ten filmik, a ja muszę tutaj ominąć tych gości. I link do tego filmiku umieszczę pod spodem w opisie do mojego filmiku. I mogę powiedzieć, że ten film mogę jakby z czystym sumieniem polecić. Ponieważ co ten chłopak opowiada tam w tym filmie, pokrywa się w zdecydowanej większości z moim doświadczeniem, jeżeli chodzi o takie sprawy, podstawowe sprawy organizacyjne, takie sprawy konkretne z życia w USA, jak tu zacząć, którą ścieżką iść, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, a tu mam skręcić w prawo. A co ten facet robi na rampie? Na dodatek jest ich 2. Panowie. No jakże tak można się zatrzymać w takim miejscu? A ten z kolei cały trailer ciągnie świeżo ściętych drzew.
taką robotę też mógłbym robić, coś w lesie na przykład. Jakąś ciężką maszynerię operować gdzieś w Kanadzie, w buszy. Co ja mówiłem? Mówiłem o tym Konradzie, o jego filmiku. I on tutaj przyjechał do Stanów, wylosował zieloną kartę i jakby... I opowiada, wydaje mi się, bardzo szczerze na temat tego, jak to wygląda z jego perspektywy, to czego się dowiedział od ludzi, na temat, jakie na dzień dzisiejszy rozwiązania najlepsze są dla kogoś, kto chciałby tutaj przyjechać i zacząć swoją przygodę jako trucker. Natomiast jedną rzecz, o której on wspomina, ale nie wchodzi jakby dogłębnie, to jest ścieżka sponsoringu przez pracodawcę. Sponsoringu na zieloną kartę poprzez pracę. I teraz właśnie to się wiąże z tym pierwszym punktem, ze moją zmianą pracy, ponieważ ta firma, której ja się teraz zatrudniłem, ona oferuje, obecnie robię już ostatnie kółko w tej mojej firmie na Florydę i mi się trochę rozkraczył. Niech żyje DPF. To ta firma, w której ja się będę zatrudniał, jest solidna firma, od wielu lat istniejąca już na rynku chicagowskim, duża, polska. No i pierwsze wrażenie, jeżeli chodzi o kontakt z nimi, bardzo sympatyczne, bardzo profesjonalne. I dowiedziałem się właśnie o tej możliwości. Ponieważ dostaję sporo pytań od młodych ludzi z Polski, jak to w ogóle zacząć? Co byś mi poradził w mojej sytuacji? I wydaje mi się, że zdecydowana większość ludzi w ogóle nie ma żadnego punktu zaczepienia w Stanach w postaci albo rodziny, albo wylosowanej zielonej karty, albo sponsoringu przez rodzinę. Jakby nie ma od czego zacząć. Zaczyna od zera. I jakby sympatyzuję się z taką sytuacją, z takim scenariuszem, bo to właśnie ja tak przyjechałem tutaj w ten sposób, bez żadnego zaplecza. I dlatego wydaje mi się, że zrobienie takiego filmiku o tej ścieżce zdobycia legalnego pobytu, o ścieżce sponsoringu przez pracę, byłoby bardzo pomocne dla wielu. Także taki jest plan, ale jednocześnie ja nie zrobię tego... Ja chcę w tej firmie zacząć pracować, zapuścić korzenie i tak zobaczyć z własnej skóry od wewnątrz, jak w ogóle wszystko wygląda, dowiedzieć się szczegółów, jeżeli chodzi o sponsoring pracy, o detale praktyczne, co robić i zrobić taki filmik poradnik step by step z konkretnymi krokami, które trzeba podjąć, z konkretnymi kwotami, konkretnymi rzeczami, które trzeba pozałatwiać, żeby to zadziałało. Ale myślę, że ja będę na to potrzebował przynajmniej parę miesięcy, żeby po pierwsze sprawdzić, zweryfikować na własnej skórze, czy ta firma to nie będzie jakiś niewypał, czy rzeczywiście oni będzie tak, jak oni opowiadają. Wiem, że to jest na tyle duża firma, że ona również oferuje jakby szkolenia dla młodych kierowców. Kogoś, kto przyjeżdża tutaj absolutnie bez żadnego doświadczenia. Także to jest, wydaje się na dzień dzisiejszy, na chwilę obecną, dobry scenariusz dla potencjalnego młodego człowieka albo starego. Nie ma znaczenia. Z Polski, który chciałby tutaj przyjechać i tę trackerkę się trochę pobawić. Dlatego też za szybko rzuciłem kierunkowskaz. Dlatego też... No i jakby zasady robienia filmików i prowadzenia tego kanału w tej nowej firmie też będą chyba inne. Ponieważ do tej pory ja unikałem publicznego podawania do publicznej wiadomości nazwy firmy, w której pracuję. Bo... W tej pierwszej firmie, w której pracowałem, gdy zacząłem robić te filmiki i kręcić ten kanał na YouTube, w tej pierwszej firmie moja działalność na YouTube się nie spodobała mojemu byłemu bossowi. I on sobie nie życzył, żebym ja pokazywał nazwę firmy, numer DOT publicznie na YouTube oraz żebym specjalnie nie mówił negatywnie, jeżeli chodzi o jego firmę. Nie pokazywał za dużo rzeczy prywatnych, że się tak wyrażę, firmowych. I w związku z tym ja musiałem pozdejmować większość moich pierwszych, tych początkowych filmików, chociaż one były, mi się wydawały, przyzwoite.
lubiałem je i jakby zawsze, jak tam coś tam tylko opowiadałem, to zawsze starałem się zachować taką autocenzurę, żeby nie mówić o wszystkim i żeby, ja jeżeli już opisuję albo krytykuję, to żeby to robić z jakimś takim smakiem, ale najwyraźniej to nie była perspektywa innych ludzi, więc zdjąłem te filmiki i nigdy już ich z powrotem nie włożyłem, bo musiałbym je poprzecinać, ucenzurować, a jakoś nigdy nie chciało mi się tego zrobić. Poza tym te pliki są już na moim stacjonarnym komputerze, a ja jestem teraz bezdomny i nie mam dostępu do komputera stacjonarnego, więc nie chcę mi się w ogóle w to pierniczyć. Robię nowe filmiki i tyle. I jakby od tego czasu, tak samo w tej firmie, postanowiłem nie mówić prywatnie, nie ma żadnego problemu. Ktoś mnie się zapyta, gdzie pracujesz, mogę powiedzieć, nie ma, to nie jest żadna tajemnica, natomiast publicznie jakby tego nie robiłem. No i mówię, dlaczego o tym mówię, ponieważ ta nowa firma, w której przychodzę, wygląda na to, że oni nie mają żadnego problemu. Jakby te warunki współpracy, te sprawy z kanałem, postawiłem jasno kawę na ławę i powiedziałem, że robię kanał. Czy wam to nie przeszkadza, na jakiej zasadzie ewentualna współpraca sobie wyobrażasz, że będzie wyglądała? No i oni powiedzieli, no it's okay, możesz pokazywać nazwę Troka, możesz mówić o naszej firmie, możesz pokazywać numer DOT, to nam nie przeszkadza. Prowadź sobie swoją działalność bloga czy tam YouTube, jak tam sobie życzysz, tylko staraj się mówić o nas w takich raczej bardziej, my byśmy preferowali, gdybyś mówił o nas w taki bardziej neutralny lub pozytywny sposób, to jest oczywiste, co nie? Dlatego też bardzo mi się podoba postawienie takiej sprawy i myślę, że te moje filmiki w przyszłości będą trochę inaczej wyglądały. Będzie więcej ujęć ze zewnątrz, ujęć troka, parkowań, manewrowania, coś takiego. Ale zobaczymy, bo nigdy nie wiadomo, co nas czeka za kornerem. Dlatego też ja sobie mogę tutaj gadać, spekulować, a wyjść może zupełnie co innego. Także co? Podsumowując, trzeba wziąć poprawkę na to, że rzeczywistość jest bardzo płynna i wszystko się może zdarzyć. Może w ogóle nic nie wyjść z tego, co ja tu sobie mówię i planuję. Ale tak czy inaczej, jakby to wszystko podsumować, to jest ten fajny gościu, którego filmik polecam, którego opis znajduje się pod spodem, link do niego w opisie do filmu się znajduje. Obejrzyjcie sobie, to jest 20-minutowe, po prostu chłopak gdzieś tam w swoim living roomie nagrał, usiadł i opowiedział, nie? Jak mu się wydaje, jak jest według niego. To bardzo polecam ten filmik, super taki, ogarnia sprawy bardzo fajnie, praktycznie. No i druga rzecz, możecie się spodziewać z mojej strony też takiego bardziej praktycznego filmu, jeżeli chodzi o parady sponsoringu przez pracodawcę jako kierowcę zawodowy. Także takie są nowiny z wykopaliska mojej skamieliny. Jadę prosto przed siebie. Na razie, bye! Także tyle. To będzie taki filmik właśnie organizacyjny. Gadanie. Oprócz tego kolejne filmiki są w produkcji. Jeszcze, że tak zacząłem sklejać jeden filmik, który będzie pokazywał pauzy i restarty na Florydzie, co można robić, jak się jest, żyje się w budzie cały czas i robi się pauzy na truck stopach. I jak ta Floryda wygląda, tak może trochę bardziej humorystycznej strony, takiej turystyczno-krajoznawczej. A drugi filmik też wyjdzie, na pewno będzie o huraganie, bo to był huragan, który się nazywał Matthew chyba. I akurat wtedy na Florydę wracałem i jechałem i to będzie też jakiś taki krótki filmik. Nic tam się nie działo oczywiście specjalnego, bo jak widać na załączonym obrazku, ja dalej tu siedzę i gadam do tego prostokąta u kamery. Wobec tego żaden huragan mnie nie porwał. Także sensacji nie będzie w tym filmie, ale taka zapowiedź, taki teaser.
to tyle, pozdrowienia. Jak nic nie opublikuję, to życzę każdemu dobrych świąt, bo to jest to, co ludzie w Polsce chyba będą teraz robić. Świętować narodziny swojego Boga i spotykać się z rodzinami. Do usłyszenia, na razie, bye. In Germany, and his acolyte, who is apparently Anas Amri, as well as Amri's main mentor, who's this man who's been identified by German officials as. Okay. Nie wiem, czy mnie widać. Chyba mnie widać. Dobra. Więc o co chodzi? To będzie nietypowy filmik, taki off-topicowy, może bardziej. Więc co? Miałem zmieniać pracę. To będzie taki suplement do tego filmiku, który nagrałem wcześniej o zmianie pracodawcy. Ostatecznie wyszło na to, że nie będę zmieniał pracodawcy na tego, którego miałem zmienić i nie będę dla nich pracował. Można powiedzieć, z własnej głupoty. Podczas procedury tam zatrudniania się, to jest już duża firma i ona działa na zasadzie bardziej takiej korporacji, także jest dużo tak zwanego red tape, przez który się trzeba przeciąć, dużo jest formalności, które trzeba pozałatwiać i aplikacji do wypełnienia, nawet jest jazda teoretyczna, biorą cię na jazdę, sprawdzają, jak jeździsz po mieście, jak się zatrudniasz. No i cóż, i podczas tej aplikacji wynikła taka sytuacja, że jest jedna z form, którą wypełniasz na temat, czy masz jakieś violations w przeszłości. Violations to są przewinienia, można to tak przetłumaczyć po polsku. Czyli ja w pierwszej chwili myślałem, że chodzi o mandaty. Ja mam czysty rekord, jeżeli chodzi o mandaty, nie mam żadnych mandatów. Natomiast dwa lata temu oraz dokładnie rok temu, dokładnie dwa lata temu oraz rok temu dostałem tak zwane warnings. To było warnings, to jest wtedy, kiedy policjant daje ci ostrzeżenie. To nie jest mandat, ale to jest ostrzeżenie, które działa w ten sposób, że szkodzi rekordzie firmy, wchodzi na rekord firmy, ale nie szkodzi temu głównemu rekordowi kierowców, temu rekordowi mandatowemu, że się tak wyrażę. Natomiast wchodzi na taki drugi rekord, PSP to się chyba nazywa. Ja nie rozumiem dokładnie tych rzeczy, jak to działa. W każdym razie to jest na tym rekordzie. Ten warning jest. I mój warning był poważny, bo ja miałem dwa razy to samo przewinienie, mianowicie following too close. Czyli policjant zatrzymał mnie i dał mi ostrzeżenie, ponieważ według niego jechałem za blisko pojazdu przede mną. Nie trzymam odpowiedniej odległości. I ten przepis jest tam jakaś odległość formalna, którą należy utrzymywać pomiędzy ciężarówką, która jedzie przed tobą. Aczkolwiek w praktyce to wygląda tak, że siedzi policjant w boku gdzieś tam w krzakach i on to mierzy na oko. On nie ma jakby oficjalnej możliwości, nie można udowodnić, w jakiej odległości, ile fitów się jechało przed i jaki odstęp się utrzymywało, więc to jest takie. Ja na przykład miałem tę sytuację dwukrotnie w tym samym stanie Ohio i dosłownie w tym samym miejscu. Tak jakby ten sam policjant, ale to nie był ten sam policjant, ale tak jakby policja z nim siedziała cały rok w szokach i tylko czekała na mnie, jak będę przyjeżdżał. No i nie wiem, cały rok bez mandatu przyjeżdżałem, ale te dwie rzeczy jakby są na tym moim drugim rekordzie PSP i ja tego nie wypełniłem, wypełniając tą formę. Nie zgłosiłem tego, nikomu nie mówiłem, bo ja w ogóle nawet o tym nie pamiętałem. Czy nie zapomniałem, ale to jest jakoś tak odepchnięte z tyłu na tył świadomości, można powiedzieć. Zresztą jak tu się zatrudniałem w tej firmie, co jeździłem do tej pory na Florydę 4 miesiące temu, to nie sprawdzali rekord i nie wyszło żadnego warningu nie wyszło na moim PSP, więc ja nie wiem, bardzo się zdziwiłem. W każdym razie wynikła taka niezręczna sytuacja, bo wyszło na to, że ja próbowałem ich oszukać, próbując zataić mój rekord. Nie chciałem się przyznać do tego, że miałem dwa warningi. I
no zadecydowali, że w tej sytuacji mnie nie zatrudnią. Bo raz, że to jest jakby nie fair z mojej strony, że ja próbowałem tu kłamać i oszukiwać, a dwa, ze względu na ubezpieczenie. Po prostu są pewne wymogi, które ubezpieczyciel nakłada na firmę, jeżeli chodzi o rekord kierowcy, bo inaczej nie chcę takiego kierowcę ubezpieczyć. Także tak wygląda sprawa. Ja rozumiem, to są wymogi gry rynkowej na stan obecny i nie mam pretensji do tej firmy, której się miałem zatrudnić. Ja rozumiem, że to też tak wygląda z ich strony, jak wygląda, że jestem oszust, który próbował ich na coś tam naciągnąć. Wcale się nie zdziwię, że oni się zdecydowali nie podjąć współpracy ze mną. Prawdopodobnie jakbym był na ich miejscu, sam bym siebie nie zatrudnił. No ale cóż. Tak czy inaczej, no myślę, że teraz ta z tą firmą mnie nic nie wiąże, aczkolwiek w przyszłości nigdy nie wiadomo, bo to te rzeczy, one samoczynnie, one znikają z rekordu po jakimś czasie, chyba po 2 latach, sam nie wiem. W każdym razie jeden z tych warningów już lada dzień powinien dosłownie mi się przedawnić. I to zmienia w ogóle obraz gry, więc nie wiadomo, w przyszłości ja tam się z nimi rozstałem tak, jak się rozstałem, rozumiem ich postawę, nie narzekam na nich, bardzo profesjonalnie wszystko się odbyło, z takim poszanowaniem, lubię takie podejście do sprawy i nie mam do nikogo żalu, nawet do siebie, bo to, że nie było z mojej strony ani milimetra złej woli, co najwyżej głupoty. Po prostu warning w mojej głowie nie funkcjonowało, na tej samej skali nie było jak mandat. Mandat to jest 2 w skali ważności, a warning to był 2. To w ogóle mnie nie dotyczy, bo to mnie nie wchodzi na rekord. Ale jednak wyszło tak, jak wyszło. Powinienem na te rzeczy uważać, bo prawda jest taka, że jeżdżę tutaj 3,5 roku chyba, ale właściwie to ja zmieniałem tylko no dwukrotnie pracę. W pierwszej firmie nie uzupełniałem takich papierów, nie pamiętam, bo jak zaczynałem dopiero jeździć, nie miałem żadnych mandatów oczywiście. W drugiej firmie pamiętam, że były takie formy i tam się jakieś tam mandaty podawałem, jakieś tam miałem sprzed paru lat. W tej trzeciej firmie, co teraz obecnie jeździłem na Florydę, chyba żadnego mandatu nie zgłosiłem i to w ogóle, bo nie miałem, byłem przekonany, że nie miałem. Na tych warningach to w ogóle nawet nie pamiętałem. I to w ogóle mi nie wyskoczyło na rekordzie, więc ja nie rozumiem tego. Jest jak jest. W każdym razie ta firma, w której się miałem zatrudnić, ja ją mogę, wydaje mi się, z dobrym sumieniem polecić dla młodych ludzi z Polski. Ponieważ ta firma zajmuje się sponsoringiem młodych kierowców, generalnie rzecz biorąc. Dokładnie na jakiej zasadzie to działa, ja nie chcę teraz mówić, bo mój plan polegał na tym, żebyś tam zacząć pracować i się tego nauczyć, jak to dokładnie działa i wtedy zrobić taki dokładny filmik. Tak jak zresztą to prawdopodobnie parę minut wcześniej wyjaśniam. No ale ten plan spalił teraz na panewce, nie będę o tym gadał, jeżeli chodzi o szczegóły. Natomiast tą firmę mogę polecić. Nazywa się Experior Transport. Zrobię link do nich w opisie tego filmu. Tam u nich na stronie, to jest polska firma, duży gracz na rynku transportowym w Chicago. Stabilna finansowo, dobrze zorganizowana, aczkolwiek o charakterze takim już, no większa już, więc o takim charakterze bardziej korporacyjnym, można powiedzieć. Nie ma już tam chyba, z tego co zdążyłem się zorientować, takiego bardziej osobistego stosunku między człowiekiem a człowiekiem, jaki istnieje w mniejszych firmach, jak się pracuje. Gdzie zna się właściwie wszystkiego, każdy wszystkiego, wszystkich i każdy ciebie zna. Z tego może powiedzieć trochę bardziej rodzinnie. Ale to nie powinno nikogo zrażać, bo jeżeli ktoś chce się tu dostać legalnie i zakombinować, to jest, ta firma jest dobrą furtką do tego, myślę. Aczkolwiek no, nie będę podawał żadnych szczegółów. Są tam jakieś szczegóły napisane u nich, może ogóły bardziej, napisane u nich na stronie. I znam trochę też tą sprawę od strony takiej bardziej ogólnej. I może się w to bardziej też zagłębię, bo... No, ale zobaczymy. Nie wiem dokładnie teraz, gdzie będę pracował, jak to się wszystko ułoży. Ale jakby od tej tematyki nie odchodzę dalej, od tematyki sponsorowania przez pracę i myślę, że jak tylko się szansa pojawi ku temu i będę miał trochę wiedzy, to zrobię ten filmik oryginalny, jak obiecywałem, jak chciałem zrobić. Taki dokładny step by step poradnik, jak się tu dostać, co robić, ile to kosztuje i tak dalej. Także co? Także podsumowując, to Experior Transport wydaje się ok firma.
na tyle, na ile ją poznałem, bo tak naprawdę nie zacząłem nawet dla nich jeździć i pracować, więc nie wiem dużo o nich. Mam tam tylko jednego kolegę, który tam jeździ i wiem od środka, jak to wygląda z jego oczami, ale swoimi nie wiem. Jedyne, co mogę powiedzieć, pierwsze wrażenie bardzo pozytywne. Wydaje się fajna opcja, jeżeli chodzi o sponsoring. Można dać temu szansę, ktoś jest zainteresowany, chyba się można z nimi skontaktować, spróbować coś zadziałać i pchnąć sprawę do przodu. I tyle. No to koniec gadania. Ho, ho, ho.